Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, a przed nami Ibanez PWM20, czyli sygnatura Paula Wagonera. Moi drodzy, mamy tutaj jesionowy korpus, wylakierowany w białej satynie. Bardzo ładnie to wygląda, czuć pory tego drewna pod palcami. Mamy tutaj dwa przetworniki Mojo Tone, jest to model Paula PW Hornet, one tak się nazywają. Możemy je przełączać trójpozycyjnym przełącznikiem z możliwością rozpinania nadsewki tutaj na tym mini switchu, potencjometr głośności. Za strój odpowiada most Ibanez Edge 02. Nie ma tutaj tego rozwiązania z tyłu do Edge 0. Sama konstrukcja mostu to Edge 02, ta, która tutaj jest na froncie deski, którą widzicie. Moi drodzy, klucze w układzie 6 w linii, główeczka Ibaneza, bardzo ładnie się to prezentuje. Również na froncie fornir jesionowy, żeby to wszystko było spójne, mamy blokadę. Klucze olejowe wystarczają w tym momencie. Są zamontowane do szyjki, która wykonana jest z klonu, przełożonego bubingą, na którym naklejono podstrunnicę z palisandru. Świetnie jest tutaj zaokrąglona na rantach i idealnie wykończone są progi. To w dzisiejszych gitarach ze średniej półki i nawet tej wysokiej, nawet nie wysokiej, nawet tej taniej, to dzisiaj już jest standard, zauważyłem w wielu gitarach. Mogą się jeszcze trafić rodzynki, ale zazwyczaj progi są wykończone świetnie. Ibanez dba o to, by w jego gitarach tych sygnaturowanych naprawdę było dobrze, jeśli o to chodzi. Mamy tutaj konstrukcję bolt-on, czyli przykręconą na 4 śruby. Świetne dojście do wysokich progów ze względu na podcięcie, które jest tutaj z tyłu. Ogólnie sama deska ma jeszcze od frontu możliwość podpięcia tej gitary właśnie. Tutaj jest gniazdo jack. Jest to, myślę, nawiązanie do serii S, czyli tej Sabre cieniutkiej, ale tutaj mamy już zdecydowanie grubszą dechę. Mimo to wizualnie jest to seria dla mnie taka jakby S. A co do jeszcze takich ciekawostek, to mamy tutaj markery w postaci kropek również na krawędzi podstrunnicy, ale również na froncie i one idą tutaj od góry między pierwszą a drugą struną i na 12 i 24 progu między drugą a trzecią, czyli między struną A i D. Moi drodzy, naprawdę fajnie odzywający się instrument. Mamy tutaj dość taki konkretny gryf. Nie jest to Wizard, tylko jest to gryf, widocznie Paul Wagoner tak lubi. I jest to takie C, nieco wypukłe na rantach, ale bardzo dobrze trzyma się to w dłoni. Gryf jest w macie, także nic, tylko grać. To spróbujmy. Pozdrawiam Was serdecznie. Link do produktu macie pod spodem. Trzymajcie się. Cześć! We'll be right back.
We'll be right back.